Ale słuchajcie, całkowicie popieram raperów w walce o legalizację marihuany. Bo uważam, że mamy zbyt surowe prawo w tym kraju. Za posiadanie jednego skręta... Okej. Okay. Fajnie. Za posiadanie jednego skręta grożą 3 lata pozbawienia wolności. Rozpijanie małoletniego – 2. W tym kraju większy przypał trzymać marihuanę w kieszeni, niż szlać wódę z dzieckiem. Coś jest nie tak. U nas podczas każdej mszy ksiądz pije wino. Nie czasami, zawsze. W tym kraju trzeba się nie odbędzie, jak ksiądz sobie nie pierdolnie. Taki rytuał. A ja nie mogę sobie skręcić. To jest jeszcze większy rytuał. Mi żadne dziecko tego nie poda. Nie. Dla mnie to jest jakby lepszy narkotyk niż alkohol. Naprawdę. Jakby kiedy wypiję, czuję, że kocham moją byłą. Po marihuanie, to co czuję do mojej byłej po alkoholu, czuję do Pringlesów. Bardziej sobą jestem. Bardziej sobą. Bardziej. Zajebiście bezpieczny narkotyk. Kolejny przykład. Byliśmy ostatnio ze znajomymi na żaglach. Byłem tak ujarany, że siedząc przy żaglu na komendę kapitana wybieraj, zapytałem go: mordo, ale między trzema czynku. To nie wpływa na twój instynkt samozachowawczy, znacie to. Siedzicie w nocy najebani ze znajomymi na działkach, nagle jest: ej Mariusz, idziemy skakać 10-metrowej skarpy do wody? No kurwa. To samo pytanie po marihuanie. Ziomuś, woda jest zimna. Źle ci tu? Czemu? Czemu? Skręć kolejnego, jak cię nosi. Po to macie. Co wierzę, jedynym wyznacznikiem tego, czy narkotyk powinien być legalny, czy nie, szkodliwość dla najbliższego otoczenia zażywającego. Jak cierpi twoja rodzina? Pomyślcie. Ojciec alkoholik? Straszny. Straszny. Rodzic palący marihuanę? Fajnie. Jaką krzywdę wyrządzi ci zrany ojciec? Przestanie się dopierdalać? Zabierze cię na wkręcie do cyrku? Jaki najgorszy opierdol dostaniesz od zjarnego ojca? Synek, jak ty tą pizzę zamówiłeś z ananasami, sam to jesz, kurwa, sam to jesz. Spodek, to było wszystko z mojej strony. Bardzo wam dziękuję.